tę opowieść najłatwiej zacząć od Henryka IV z dynastii Bourbonów, który właśnie rozpoczął proces wprowadzania bardzo wielu urzędów na terenie całego państwa, które nie podlegały reprezentacji danej lokalnej, czy jakiemuś na przykład jemu wasalowi, tylko podlegały bezpośrednio władcy, mimo że dotyczyły kwestii lokalnych. Henryk Bourbon utworzył takie rady królewskie, które obsadził zaufanymi osobami, dodatkowo wyposażył je i też inne urzędy w szlachtę, tak zwaną szlachtę urzędniczą. To była armia urzędników średniego i wysokiego szczebla, która od samego początku rozpoczęcia swojej służby była lojalna właśnie Henrykowi, czyli władcy, który sprawił, że z osób, które nie miały żadnych wpływów albo bardzo nikłe wpływy, stały się osobami, które kontrolowały konkretne procesy, no i każdy z tych szlachci mógł dla siebie coś z tego, że tak powiem, uczknąć, tak? Czyli mógł reprezentować jakieś swoje interesy i zabiegać o swoje, jednocześnie realizując politykę wskazaną przez Henryka IV Bourbona. Brzmi to dość znajomo. Można powiedzieć, że Henryk IV Bourbon stworzył pierwsze spółki Skarbu Państwa. Pomysł z urzędnikami lojalnymi względem króla wypalił na tyle, że jeszcze za swojego życia Henryk Bourbon wprowadził we Francji urzędy kontrolujące różne procesy w państwie. Oczywiście jeżeli kontrola, to także podatki. Podatki, które również szły bezpośrednio do władcy absolutnego, ale jeżeli kontrola, to także moc wyznaczania różnych standardów, których po prostu trzeba się, do których trzeba się było dostosować, bo jeżeli nie, to był kolejny pretekst do tego, żeby władca absolutny odzyskiwał po troszku to, co kiedyś oddali jego poprzednicy w różnych przywilejach dla stanów, na przykład dla stanu szlacheckiego. W obozie króla i tej grupie interesariuszy, którym zależało, żeby właśnie władca miał pozycję jak najbardziej absolutną, znajdowało się wiele bardzo silnych ognisk władzy. Jednym z takich najsilniejszych ognisk było duchowieństwo. Kardynał Richelieu w przypadku Henryka Bourbona i później jego następca, którego Richelieu sam wskazał, czyli kardynał Mazarin, który działał już na dworze Ludwika XIII, bardzo mocno optowali za tym, żeby odzyskiwać dla władcy kontrolę w bardzo konkretnych obszarach. Takie działania poskutkowały nawet kilkoma próbami obalenia tego nowego porządku, który Richelieu i Mazarin próbowali zaprowadzić. Nazywamy to w historii frondami, czyli takimi wystąpieniami zbrojnymi albo szlachty, albo urzędników, albo innych stanów, które po prostu czuły się dotykane tymi zmianami, które prowadziły do tego, że traciły wpływy kosztem właśnie władcy, ale tak naprawdę obozu tego absoluta, czyli tej takiej szerszej grupy osób skupionych wokół albo Ludwika XIII, a później XIV, a później XV. No i właśnie tego wąskiego lejka wokół absoluta. Na sam koniec warto zaznaczyć, że absolutyzm, mimo że rozwijał się w Europie Zachodniej w wielu ośrodkach niemalże równolegle, na przykład jednocześnie we Francji, w Prusach, też troszkę w Wielkiej Brytanii, to naprawdę ten ustrój niejedno ma imię. Absolutyzm pruski będzie się skrajnie różnił od tego, co właśnie opisaliśmy sobie na przykładzie Francji i może o tym pruskim, czy kontynentalnym, nazwijmy to, tak, austriacko-pruskim zrobimy sobie osobny odcinek. Bardzo Ci dziękuję za dziś i widzimy się kiedyś. Ja Ciebie nie widzę, ale Ty mnie widzisz. Więc komfortowa pozycja, także do zobaczenia takiego jednostronnego.